Życie wieczne stanowi ów wielki, główny temat Ewangelii Jana i napisanych przez niego listów. Istnieje jednak pewna różnica w sposobie prezentowania tego tematu w poszczególnych pismach. W Ewangelii Jana widzimy doskonałą manifestację życia wiecznego w osobie Jezusa Chrystusa, podczas gdy listy przedstawiają jasne dowody na obecność tego życia w wierzącym oraz jego owoce. W listach apostoł ostrzega nas przed antychrystem i fałszywymi prorokami, określając czas, w którym pisał, jako ostatnią porę, ostatnią godzinę. Możemy zatem wnioskować, że listy Jana są ostatnimi pismami Nowego Testamentu oraz że w czasie, w którym apostoł je tworzył, zaczynała być coraz bardziej odczuwalna ruina Kościoła oraz jego sprzeniewierzenie się powierzonej mu odpowiedzialności. Nadaje to tym listom wiele powagi, podnosząc je do rangi pism niezwykle aktualnych i ważnych dla wierzących, żyjących dzisiaj w dniach ostatnich. Z pism apostoła uczymy się mianowicie, że nawet jeśli w dniach upadku i skrajnej ruiny Kościół może być pozbawiony mocy i okazałości, jakie charakteryzowały go w Dzień Zielonych Świąt, to jednak dla każdego wierzącego z osobna wciąż otwarta jest droga powrotu do tego, co tak zasadnicze, to jest do prawdziwego życia, które od samego początku zostało w doskonały sposób przedstawione w Chrystusie. Żadna, choćby nie wiem jak wielka ruina Kościoła, czy doszczętne zepsucie chrześcijaństwa, nie są w stanie choćby odrobinę zaszkodzić temu, co jest prawdziwe i realne. A ukryte w Chrystusie, w Nim zostało objawione życie wieczne. Wierzący, którym zostało ono zaszczepione przez więź z Chrystusem, może w praktyczny sposób żyć w Jego mocy i doświadczać, jak przez Ducha Świętego wydaje ono swoje błogosławione owoce. Ktoś słusznie zauważył, mówiąc: Bóg, dając mi życie wieczne, podarował mi również nową naturę i zdolność posiadania w Nim oraz z Niego niezakłóconej radości na zawsze, na wieki. Możemy dodać jeszcze, że owe listy nie pozostawiają żadnych wątpliwości co do faktu, że wciąż jeszcze możemy w mocy tego nowego życia objąć posiadanie nasze wieczne duchowe dobra i to pomimo niezaprzeczalnej ruiny wewnątrz tak zwanego kościelnojaństwa oraz niezależnie od smutnego rozproszenia ludu Bożego. Nawet w tych czasach możemy radować się dogłębną społecznością z osobami bóstwa oraz między sobą nawzajem jako dzieci tego wielkiego Boga. Wzniosłym zamiarem, z jakim został napisany pierwszy list Jana, jest zaprezentowanie cech oraz błogości życia wiecznego, tego życia, które było u Ojca w wieczności, a które na tej ziemi w doskonały sposób zostało objawione w Chrystusie. Słowie życia oraz przekazane wierzącym. W pierwszej części listu, to jest w pierwszym rozdziale i dwóch początkowych wersetach rozdziału drugiego, mamy do czynienia z trzema podstawowymi prawdami. W wersetach od 1 do 2 oglądamy życie wieczne objawione w Chrystusie. W wersetach 3 do 4 przedstawiona nam jest błogość owego życia, prowadzącego nas społeczność z osobami bóstwa i dającego nam pełnię radości. Od wersetu 5 do wersetu 2 w rozdziale 2 znajdujemy pouczenia odnoszące się do świętej natury Boga, z którym życie wieczne umożliwia nam społeczność. Dalej przedstawione są środki, dzięki którym jako grzesznicy możemy doświadczyć błogosławieństwa, jakim jest społeczność z Bogiem i przez które już jako wierzący jesteśmy w stanie trwać w społeczności z Ojcem.
życie wieczne objawione w Chrystusie. Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały. O słowie życia, a życie objawione zostało i widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy wam to życie wieczne, które było u Ojca, a nam objawione zostało. Apostoł otwiera swój list, cofając się do początków chrześcijaństwa. Co było od początku jest wyrażeniem typowym dla Jana. Frazy tej używa w listach ośmiokrotnie i dwukrotnie w drugim liście Jana. I odnosi się ona do pierwszej fazy chrześcijaństwa. Skoncentrowanego na osobie Chrystusa, gdy przebywał na tej ziemi, z listów dowiadujemy się, że już za dni apostoła powstało wielu nauczycieli głoszących fałszywe nauki w duchu antychrysta i przeczących prawdzie o Ojcu i Synu. Ten świat zna wielu fałszywych proroków, którzy podważali boskość Chrystusa i odmawiali posłuchu apostołom, aby ochronić prawdziwy i szczery lud Boży przed tym wyrafinowanym złem, które bezprawnie atakuje fundament naszej wiary. Apostoł stawia przed nasze oczy prawdziwość tego, co w Chrystusie jest od początku, niezależnie od stopnia upadku Kościoła, który bezsprzecznie nie sprostał powierzonej mu odpowiedzialności oraz od powszechnego zepsucia w łonie chrześcijańskiego wyznania, możemy wiedzieć, że nie ma nic, co choćby na jeden krótki moment mogło przytłumić prawdę objawioną w Chrystusie. To prawda, że Kościół Boży i my sami, jako Jego członkowie, napiętnowani jesteśmy duchowym upadkiem. Niemniej prawda znajdująca swój pełny wyraz w Chrystusie pozostaje niezmienna w swej absolutnej doskonałości i błogosławieństwach, które ze sobą niesie. W obliczu wielu antychrystusowych nauk, które wśród wyznawców chrześcijaństwa są wszechobecne, wierzący znajduje niewyczerpalne źródło pociechy i pewną ucieczkę w nieskażonej nauce apostolskiej. W taki sposób jest w stanie trzymać się mocno prawdy przedstawionej w Chrystusie od początku. Z tego wzniosłego fragmentu uczymy się, że nowe życie, w którego posiadaniu znajduje się wierzący, życie wieczne, znalazło swój pełny wyraz w absolutnej, nienagannej perfekcji w życiu Chrystusa na ziemi. Skoro Chrystus objawił to życie w doskonały sposób, nie może być mowy o jego dalszym rozwoju. Nie ma mowy o ulepszaniu czegoś, co jest już doskonałe samo w sobie. Możliwe jest za to odejście od prawdy, które niestety miało miejsce. To właśnie stąd bierze się ta nagląca konieczność, by przypomnieć sobie o tym, co od początku zostało objawione w Chrystusie, abyśmy byli w stanie prawdziwie doceniać życie, które zostało nam udzielone. O upadku Kościoła polecam taką broszurkę. Tytuł: Kilka myśli o zgromadzeniu i jego upadku. Jest to bardzo wartościowa pozycja i myślę, że warto się z nią zapoznać. Kontynuując, trzeba zauważyć, że apostoł Jan rozpoczyna list, przypominając nam o tym, co od początku objawione było w Chrystusie. Słowie życia, życie wieczne nie zostało nam przedstawione w abstrakcyjnych, mistycznych sformułowaniach teologicznych. Ono zostało w żywy sposób objawione w żywej osobie, którą apostołowie mogli ujrzeć na własne oczy, której mogli przyglądać się uważnie, którą mogli dotykać swoimi własnymi rękoma. Ta cudowna osoba zostaje nazwana tutaj Słowem Życia. Słowem Życia, ponieważ jak Słowo jest formą przekazu,
wyrazem myśli i uczuć, tak Chrystus jako Słowo był uchwytnym wyrazem Bożego życia. Życie, o którym tu mowa, nazwane jest życiem wiecznym. Co więcej, czytamy, że było ono u Ojca. Widzimy zatem, że życie wieczne należy do wieczności, a skoro jest u Ojca, to musi być życiem niebiańskim. To wieczne życie, którego dom był w wieczności u Ojca, zostało objawione w sferze fizycznego czasu, gdy Syn, Słowo Życia, stał się ciałem. Wierzący z łaski posiada życie. Niestety dopuszcza się wielu uchybień, które szpecą zewnętrzny wyraz tego życia. Nie pozwalają mu ujawnić się w pełni i zakłócają radość z jego posiadania. Patrząc na Chrystusa, możemy jednak zobaczyć doskonałość życia, które jest naszym udziałem. Taki autor jak John Nelson Darby powiedział: gdy podnoszę swe oczy na Chrystusa, gdy przyglądam się Jego posłuszeństwu, Jego czystości, łasce, czułości, cierpliwości, Jego oddaniu, świętości, zupełnej wolności od wszelkich przejawów egoizmu i dążności do samorealizacji, mogę powiedzieć, to jest życie. Może życie to przyćmione jest we mnie, może nie emanuje tak promiennym blaskiem, ale mimo to prawdą pozostaje fakt, że życie to jest moim życiem.